Hallo, witam na kanale Angelika Grabowska. Laska od wibratora wraca. I chcę Wam polecić kilka wibratorów. Z uwagi na to, że są to rzeczy. Dla dorosłych, to niektórych słów nie będę używała celowo, żeby YouTube mnie za bardzo nie ukarał za tworzenie tego filmu. Uznałam, że to będzie świetny pomysł, dlatego że piszecie do mnie, pytacie, co polecam najbardziej. Ja mam dużo postów na Instagramie o tym, na story też często wspominam, ale zdaję sobie sprawę z tego, że najlepiej byłoby to tak wszystko zebrać, żebyście widzieli, co ja najbardziej lubię i dlaczego, i co najbardziej polecam na początek, na później, więc zapraszam do oglądania. Rzecz pierwsza i najważniejsza: ten film powstaje we współpracy z easytoys. easytoys to sklep, z którym współpracuję od dawna, i właśnie stąd na moim Instagramie te wszystkie testy, porównania. Ja też przetestowałam mnóstwo gadżetów, co uważam, czyni mnie laską od Vibertora, nie tylko, ale również specjalistką. <grymne> w tym temacie. Nie no, śmieję się, nie jestem seksuolożką, nie jestem ginekolożką, więc traktujcie to wszystko, co mówię jako moją opinię, moje wrażenia, ale też pamiętajcie, że możemy lubić różne rzeczy, więc będę starała Wam się opisać, co polecam, kiedy dany rodzaj stymulacji lubicie. Dobra, jeśli chodzi o Easy Toys, to jest świetny sklep. Oni często mają jakieś fajne oferty. Wiem, że zabawki nie są zwykle tanie, ale... Promocje, które robią są świetne, i macie też zniżkę, oczywiście, na hasło Angelika20 na produkty, które są nieprzecenione, więc jeśli coś Wam wpadnie w oko, a aktualnie nie jest w promocji i uważacie, że no, trochę cebula, to tak ta cena, to możecie spróbować z moim kodem. O aktualnych promocjach dam Wam znać w opisie. Zachęcam do obserwowania Easy Toys na Instagramie, bo na bieżąco Was informują, ale ja też na bieżąco informuję, jak coś. Pierwszy wibrator, o którym muszę Wam powiedzieć, bo uważam, że nie jest taką gwiazdą internetu i chyba wszyscy już o nim mówili, więc również go mam, ale chcę go porównać. To jest Pingwinek i to jest wibrator powietrzny. Działa to tak, że przykłada się tę końcówkę tutaj do łechtaczki. I on stymuluje łechtaczkę. Ma 11 ustawień intensywności i jest bardzo intensywny, ale przy tym jest dosyć cichy. No a poza tym jest uroczy, więc nikt się nie chcieli domyślić, co to tak naprawdę jest. Chociaż teraz on już jest tak popularny, że mogą się domyślić. I ta końcówka tutaj, jak widzicie, ją się zdejmuje i można ją wymieniać, co też jest świetne, jeśli chodzi o zachowanie higieny pingwinka. I Pingwinek nie jest najdroższą zabawką, którą posiadam. Gdyby był y, pierwszą zabawką w moim życiu, to byłabym autentycznie zachwycona. I ja uważam, że jeśli nie macie doświadczenia, to powinniście mieć pingwinka. Po prostu uważam, że. Wszyscy powinni mieć Pingwinka i to, to na osiemnastkę się powinno dostawać, żeby zobaczyć, jak to jest, jakie to są wrażenia. I jeszcze ważna informacja, że to nie jest tak, że Pingwinka możecie używać tylko solo. On się również bardzo dobrze będzie sprawdzał we dwoje, w troje, czy jak tam robicie i co robicie, wasza sprawa. Ja tylko tak mówię, że działa na różne sposoby. On nie jest na baterie, jego się po prostu ładuje. I też wiele z tych zabawek ma takie same ładowarki, więc ja mam cały zestaw ładowarek do nich, ale jak raz go naładujecie do pełna, to bateria starczy na bardzo długo, więc polecanko, on nie jest taki drogi, to jest zdecydowanie masażer budżetowy, mimo to jest świetnej jakości. Pamiętajcie, że wszystkie linki będą w opisie. Kolejny stymulator łechtaczki, który bardzo lubię, czyli Satisfyer Pro 2. Ja uważam, że pingwinek jest lepszy, bardziej mi odpowiada, myślę, że jest bardziej intensywny, ale tutaj Cena. Cena wygrywa, bo on nie jest drogi i e, jest też sporo większy. Ja uważam, że lepiej jest wykonany pingwinek. Co nie zmienia faktu, że to jest również produkt idealny na początek. E, wibrator powietrzny. Mamy 11 ustawień ciśnienia powietrza, i tu też zdejmujemy tę nakładkę, więc możemy ją wymieniać. Co jest fajne dla zachowania higieny, też łatwo się przez to go czyścić, bo można to zdjąć, wiecie, spryskać płynem do czyszczenia zabawek, czy też czymś antybakteryjnym i założyć i gotowe. Jest wodoodporny, taka, taka informacja i ładowanie, ładowarka jest dokładnie ta sama, co w przypadku pingwinka, więc możecie mieć jedną, jedną ładowarkę jakby co. Też nie na baterię, tylko się ładuje i bateria starcza na bardzo długo. Według mnie zaletą Satisfyera jest to, jak łatwo się go obsługuje, ponieważ tutaj tylko klikamy włącznik i dosyć jasne jest, że klikamy włącznik, no to on się włącza, a później zmieniamy poziomy. I powiem Wam, że to jest coś, co czasem mnie denerwuje, bo są wibratory, gdzie nie do końca wiem, jak je włączyć albo jak je wyłączyć i bywa to problematyczne, bo to nie jest tak intuicyjne, jak tu, że mamy. Tu jest włącznik. Tu są poziomy, koniec. A niektóre są takie, że trzeba się nakombinować i serio miałam momenty, że ja już nie wiedziałam, co robić. <grych> Mówimy teraz o stymulatorach łychtaczki. Ja obiecuję, że za chwilę będzie coś innego. Lelo. Lelo to jest moja ukochana marka. Nie są to tanie gadżety, co nie zmienia faktu, że jest to według mnie najlepsza jakość, jaką możecie znaleźć. Mam mnóstwo ich produktów i wszystkie bardzo lubię. Za wykonanie, za to, jak staranne są, że wszystko jest przemyślane i też jak działają. A tutaj mamy akurat losona. Odczucia są dosyć podobne do pingwinka i do Satisfajera 2, ale tutaj są bardziej intensywne, dlatego że to jest stymulacja za pomocą fal dźwiękowych. Jest 8 ustawień intensywności, bardzo intensywne. I już to pierwsze ustawienie. Jest konkretne, więc mamy takie pulsowanie, mamy poczucie ssania, dosyć mała powierzchnia, więc on nie do końca obejmuje całą łechtaczkę, ale i tak daje świetnie sobie radę, jest wodoodporny, wygląda przepięknie. Domyślilibyście się, co to jest? Wygląda takie, takie niepozorne, nie? A diabeł, diabeł, mówię wam, diabeł ma osiem różnych ustawień, można się bawić i znowu to też nie jest zabawka, tylko solo, możecie stosować ją wydwoje. Różne sposoby. Jeśli chodzi o te stymulatory łechtaczki, to to jest ostatni. Mój kochany. Najbardziej go lubię. To jest pierwszy wibrator e, Lelo, który dostałam. I znowu cena jest dosyć wysoka, ale możecie kupić go w promocji na to jest szczególnie z moim kodem. To jest dar, który wszyscy powinni otrzymać, jeśli e, tylko mają hajs na to. Będę was do tego zachęcać. Bo wierzcie mi, to daje wrażenia, jakich żadne inne urządzenie nie daje. Ma bardzo dużą powierzchnię, więc zasysa całą łechtaczkę. Również ma konkretną moc, i już to ta pierwsza, jak tylko włączycie urządzenie, to już robi robotę, a te później to jest y, po prostu wow. Osiem różnych ustawień i y, jeszcze co istotne: one są Lelo ładowarka za pomocą kabla, więc tutaj również nie mamy baterii. Mamy kable i to, są, to jest dokładnie to samo wyjście i przy Silly, i przy Lelo, co myślę, że będzie dużym ułatwieniem. One też przychodzą z takimi woreczkami, więc możecie je przechowywać w higieniczny sposób, a poza tym są przepiękne i widać, że są świetnie wykonane, więc Lelo jest na zawsze w moim serduszku i zawsze będę Wam polecała Lelo. Możecie kupić, mówię, według mnie pięknie i Satisfier, to jest taka wersja budżetowa, ale Lelo. Wygrywa. Tak, one się delikatnie różnią, ale dla mnie to jest ta sama grupa produktów, bo po prostu mają takie działanie stymulujące łechtaczkę Helelu wygrywa. Za każdym razem, jak dodaję jakieś zdjęcie na Instagrama z różdżkami, to ktoś pisze, że myślę, że to jest mikrofon, i ja się zgadzam, że one trochę wyglądają jak mikrofon, ale chciałam Wam pokazać różdżki, bo różdżki to jest inny rodzaj wibracji niż. Te urządzenia do stymulacji łechtaczki. Łatwiejsze są do użycia wydwoje, ponieważ mają tak duże powierzchnie, że łatwiej trafić w odpowiednie miejsce. I one oczywiście nie będą służyły tylko do stymulacji łechtaczki, ale też innych części ciała, jeżeli macie na to ochotę. Ja mam dwie. Ta jest sporo mniejsza, z zobaczcie, jaka jest yy, różnica w wielkości. I powiem Wam, że wolę tę, jeżeli mam być szczera, również z uwagi na jej rozmiar, ale przede wszystkim uważam, że jest lepiej wykonana. Jakość po prostu. Ładowanie. Ładujemy kablem, nie ma baterii. E, ta intuicyjnie się włącza. Mamy ten klik. I działa. Klik. I działa. Uu. Wibruje konkretnie. Wiecie co? Jak ja mam to swoje bóle karku, to ja używam właśnie często tej różdżki do masażu i naprawdę bardzo mi pomaga. Więc to jest nie tylko cuda i zabawy, ale również masaż karku bardzo pomaga. A ta różdżka. To jest wersja mini, ale ona dosłownie cała chodzi, cała wibruje i dlatego jest łatwiejsza w użytku ze względu na rozmiar. Różka Rosy Gold jest droższa niż ta mini Wand. I powiem Wam, że ja raczej chyba bym poszła e, po wersję mini, e, bo według mnie w stymulacji obie są bardzo intensywne. Serio to jest intensywne. To jest dla osób, które poszukują mocniejszych wrażeń, bo różdżki robią robotę. Ja na różdżki czaiłam się długo i jestem szczęśliwa, że w końcu je mam właśnie w ramach tej współpracy, więc jeśli nie przepadacie za mocną stymulacją, to, nie, to może nie być najlepszy pomysł dla Was. Ale tak jak powiedziałam, to nie tylko musi być łychtaczka czy inne narządy, to może być całe Wasze ciało. Różdżki to jest świetne urozmaicenie. Bardzo polecam Wolę tę mniejszą, ta też jest świetna. Na początku mieliśmy tylko tę. Ona jest, ona jest sporo większa. Ale no, no, obu. Prawda jest taka, że obu używam z radością, więc no, co, co ty będę kłamać. I na sam koniec pokażę Wam nakładkę wibrującą. Fajna do używania w parach i często macie wątpliwości, jak pokazuję tego typu gadżety, że mogą być po prostu za małe albo mogą uciskać. Więc tu Wam pokazuję, jak bardzo rozciągliwa jest ta gumka. Możecie z nią zrobić bardzo dużo. To nie przeszkadza. Moim ulubionym produktem tego typu y, obecnie, bo przetestowałam już dużo, jest akurat z fakon i dostajecie do niego też taki pilotik, więc jedna osoba może kontrolować, co się dzieje, na jakim poziomie są wibracje. To jest przyjemność dla dwóch osób, nie tylko dla jednej, bo oboje będziecie odczuwali, że te wibracje się dzieją, więc to służy owszem, do stymulacji łechtaczki, ale troszkę w inny sposób. Tutaj wkładamy. I ta końcówka powinna stymulować właśnie łechtaczkę. Z pierścieniami czasem problem jest taki, że one są za duże i jeżeli są za duże, to niewygodnie się ich używa w niektórych pozycjach. Ale ten nie jest duży, on jest dosyć taki płaski, nie ma jakichś ogromnych wybrzuszeń, dlatego używanie jego jest łatwe i przyjemne. Bardzo miękki, dobre wykonanie i ładujemy go za pomocą ładowarki, nie ma baterii, raczej w tych zabawkach dobrej jakości, troszkę droższych, no to one są ładowane właśnie na kabel, jedyne co ma baterię to jest pilocik dołączony i też mamy woreczek, więc możemy sobie przechowywać w woreczku, ja przechowuję w woreczku zwykle kable do ładowania, bo inaczej to je gubię. To byłoby wszystko w tym filmie. Rozgadałam się, ale mam nadzieję, że pomogę w wyborze. Zwłaszcza, że za chwilę będzie okazja, żeby kupić komuś taki prezent. No, ja bym była z takiego prezentu zadowolona, więc myślę, że warto. Ok, jeszcze raz polecam Editoist. Sprawdzajcie ich promocje. Bardzo lubię z nimi współpracować. Dają mi dużą wolność w tym, co mówię. Dlatego dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!